Techtron.pl prezentuje przetwornicę napięcia PNS500. Jest to przetwornica podwyższająca napięcie stałe z 12V na 24V. Jest to najnowszy model, model 500W, który wchodzi za model 400W. Jest to konstrukcja wzmocniona. Zrobiono drobne korekty w układzie, co przyczyniło się na podwyższenie jej mocy oraz sprawności. Przetwornica uzyskała również większą troszeczkę obudowę. Na długość jest to samo, ale troszkę na szerokość ma po prostu większe żeberka, które służą do odprowadzenia ciepła. Zastosowano również złącze do podłączenia napięcia 12 i wyprowadzenia 24V, bardziej solidne. Moc do 500W mocy ciągłej, do uzyskania nawet 600W, tylko już tutaj napięcie wyjściowe na przetwornicy troszeczkę schodzi poniżej tych 24V, ale jest ciągle powyżej 23V. A więc przystępuję tutaj do testu przetwornicy. Posłużę się tutaj żarówkami 24V, które posłużą jako podstawę obciążenia, a do bardziej precyzyjniejszego ustawienia posłuży elektroniczne obciążenie. Także na biegu jałowym, czyli bez obciążenia, napięcie wyjściowe wynosi niecałe 26V. W każdym razie każde urządzenie, które jest 24V, będzie działać przy wyższym napięciu. W tej chwili obciążenie wynosi niecałe 12 A. Napięcie wyjściowe 24,8 V. Zwiększę tutaj jeszcze obciążenie. Pobór prądu 15,4 A. Napięcie wyjściowe 24,4. Przetwornica prądowo 500W wychodzi około 21 A, jakie można z niej uzyskać. Mamy tutaj 15, z okrągleniem troszeczkę w dół. Na elektronicznym obciążeniu ustawię tutaj 6 A obciążenie. Czyli tutaj mamy już maksymalną moc, jaką przetwornica może dać. Napięcie wyjściowe 23,9 V, czyli tutaj mieści się jeszcze jakby najbardziej w normie. Napięcie zasilania przetwornicy wynosi 12,4 V. Tak jak już tutaj wspomniałem, obciążenie jest 21 A, tu mamy 15 i na obciążeniu elektronicznym jest 6 A. Zwiększę do wartości 10 A, co da nam 25 A obciążenia. Napięcie już tutaj wyjściowe, jak widać, albo nie widać, 23,5 V, czyli tutaj już napięcie siada, ale mamy do uzyskania tą właśnie wyższą w tej chwili moc. Oczywiście trzeba pamiętać, że ta moc nie powinna trwać za długo, ewentualnie chwilowe, jakieś sekundowe, 2, 4 czy 5 sekundowe pobory w większej wartości. Niemniej jednak nie zalecam tutaj
obciążenia przy stolicy wyższą wartością niż te 20-21 A, co daje nam około właśnie tych 500 W mocy na przetwornicy. Przetwornica ma dobrą sprawność. W zależności od tego poziomu obciążenia, zresztą tu może zaprezentuję, w tej chwili, żeby był tylko jeden pobór mocy, mamy niecałe 12 A poboru mocy przez te żaróweczki, a pobór z źródła jest to 24,4, co dzieląc to na 2 wynosi nam 12,2 A, a tutaj jest pobór ...11,7, czyli tutaj mamy 0,7 ampera strat tylko na prądzie. Także przetwornica ma wysoką sprawność, niespotykaną do tej pory, czy to troszeczkę w starszej konstrukcji była troszeczkę delikatnie gorsza sprawność, ale również gdzieś tam w produkcjach nie marki Tektron. To przetwornice tutaj można zastosować wszędzie, czy to do zasilania, no generalnie różnych odbiorników 24V w pojeździe, gdzie mamy napięcie 12. Na przykład w ciągniku instalacja 12V, a chcemy zastosować jakieś maszyny, siłowniki, czy jakiś klimatyzator z ciężarówki 24V. Oczywiście można zastosować taką przetwornicę podwyższającą napięcie z 12 na 24 V. Przetwornica delikatnie tylko ciepła. Jest chłodzona wentylatorem. Wentylator uruchamia się pod wpływem temperatury. Generalnie nie jest cichy. Ewentualny szum, który tutaj możecie usłyszeć, pochodzi z zasilacza 12V, który tam jest z tyłu sobie i zasila naszą przetworniczkę. To tyle z takiej szybkiej szybkiego testu właściwie tej przetwornicy. Zapraszam do sklepu tektron.pl oraz do obejrzenia innych filmów z mojego kanału. Dziękuję za uwagę.